I przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, to jest punkt 19. Czytam projekt uchwały w sprawie wniosku do budżetu miasta Krakowa na rok 2014. Paragraf pierwszy. Wnosi się o przeznaczenie środków w budżecie miasta Krakowa na rok 2014 na budowę wojsk płacowych przy szkole podstawowej nr 50 w kwocie 1 482 000 zł zgodnie z wnioskiem przygotowanym przez szkołę podstawową nr 50, który stanowi załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Uchwała podjęcia do podjęcia. Uzasadnienie. Z prośbą o złożenie wniosku zgłosił się dyrektor podstawowej nr 50 i załącznik szkoły. Ja, że uchwalę jest opis zadania egzekucyjnego. Wychodzimy naprzeciw dyrektorowi szkoły. Jest potrzeba modernizacji wojsk. Jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, więc tylko kwestia realizacji. Opinia Komisji Edukacji? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan Łukasz. Ja mam pytanie, czy planowane boisko, mają być ze sztuczną nawierzchnią, czy to ma być odtworzenie tej boiska? Sztuczna nawierzchnia na boisku trawiasnym, poliuretan na boisku wielofunkcyjnym. I tam też jest zaprojektowane oświetlenie. Miejscu trawiastek. Tak. Miejscu trawiastek. Znaczy tam nie ma za dużo trawy na boisku trawiastym. Nie, jak tam ostatnio Państwo grali piłkę. Nie sporty też. Znaczy to właśnie dlatego troszkę tak nie dopytywałem, bo tam trawa się nie nadaje do ale była. Bo mówię, bo takie jest. To się mówi, że to jest trawiasta ze sztuczną nawierzchnią. Tak, tak, to precyzować. Dlatego mówię. Sztuczna nawierzchnia trawiasta na boisku piłkarskim, poliureta na wielofunkcyjnym, czyli siatkówka, koszykówka, tenis ewentualnie. Gdzie się ktoś chciałby zabrać? Nie widzę, zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Czy pani, pan radny za podjęciem uchwały? Bardzo proszę podnieść ręki do góry, a pan Łukasz o przyjęcie głosu. Bardzo proszę się podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Gminy przyjęła.